A przed nami kolejny film o najprostszych operacjach na funkcjach. Tym razem powiemy, co to jest iloczyn funkcji. Mamy dwie funkcje, f od x równe 7x minus 5 oraz g od x równe x do trzeciej plus 4x. I mamy znaleźć f razy g w punkcie x. Teraz ta notacja znowuż oznacza iloczyn funkcji f i g. I podobnie jak przy dodawaniu i odejmowaniu, jest to nowa funkcja, której wartość w punkcie x jest iloczynem wartości funkcji f i g w punkcie x. Czyli tutaj już rozpoznajemy pewien sposób operacji na funkcjach, że funkcję odejmujemy odejmując wartości, dodajemy dodając wartości, mnożymy funkcję mnożąc wartości funkcji w każdym punkcie. Czyli w naszym przypadku f razy g w punkcie x to jest f od x razy g od x. I teraz f od x jest tu, czyli to jest 7x minus 5. I to musimy pomnożyć przez g od x jest tu, x do trzeciej plus 4x. No i wykonajmy to mnożenie, bo może nam się coś uprości. Czyli tak, no jak mnożymy te nawiasy, no to powiedzmy korzystamy z prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania. Zróbmy to tak po kolei. 7x minus 5 razy x do trzeciej minus plus 7x minus 5 razy 4x. Prawda? Tutaj skorzystaliśmy z prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania, mnożąc pierwszy nawias przez dwa składniki w drugim nawiasie. No i teraz korzystamy jeszcze raz, czyli tak 7x razy x do trzeciej, czyli to jest 7x do czwartej minus 5x do trzeciej, 7, 4, 28, czyli plus 28x kwadrat i minus 20x. Czyli iloczyn f razy g w punkcie x to jest nowa funkcja, której wartość jest właśnie 7x do czwartej minus 5x do trzeciej plus 28x kwadrat minus 20x.